Witam Państwa serdecznie w naszym nowym, malutkim studio, gdzie zajmujemy się promocją książek wydawnictwa Klinika Języka. Ponieważ nie było nas dość długo, nie nadawaliśmy z tej racji, że musieliśmy zmienić miejsce, no a potem w tym miejscu jakoś się zaaklimatyzować i w ogóle zaaranżować od nowa to studio, co zrobił Sasza, za co mu dziękuję, tam stoi za kamerą właśnie. I no nie było okazji, żeby te, no potem była zima, żeby prowadzić te nagrania, ale jest wiosna i wracamy do tego, miejmy nadzieję, że nam to będzie szło dobrze i że Państwo będziecie usatysfakcjonowani tymi pogadankami. Ja nie mam ambicji, żeby to nazywać podcastem albo żeby tutaj liczyć na to, że osiągniemy jakieś nieprawdopodobne wyniki. Proszę Państwa, staramy się mówić o rzeczach, które są istotne dla czytelników i miejmy nadzieję, że będzie ich przybywać. Świata nie podbijemy, zawsze będziemy niszowym produktem, jeżeli chodzi o internet, ale też pozwala nam to mówić o sprawach, o których inni nie mogą mówić, no bo właśnie uważają, że one są zbyt niszowe, zbyt odległe, albo nieciekawe. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałem pokazać książkę Gabriela Ronaya, której nie pokazywałem, czyli Zaginiony Król Anglii. To jest druga po Angliku Tatarskiego Hana, do czego jeszcze wrócimy, bo nigdy dosyć opowiadania o tamtych czasach. Książka dotycząca średniowiecza. Jak wszyscy wiemy, no, średniowiecze się bardzo dobrze sprzedaje i rozmaite okresy z tej olbrzymiej przestrzeni czasowej wyjmowane cieszą się popularnością. Tutaj akurat mamy coś, co rzadko jest pokazywane, kiedyś było może częściej. To są, proszę Państwa, czasy poprzedzające normańską inwazję na Anglię i czasy, które opowiadają o podboju Anglii przez Duńczyków, przez Kanuta Wielkiego. Ten opis jest wstrząsający. Ja nie byłem w stanie spokojnie przez niego przebrnąć, dlatego że ten opis uzmysławia nam, że polityczne prześladowania i polityczny terror to są rzeczy bardzo stare i stosowane z premedytacją i celowo. To znaczy, że kiedy podejrzewamy wroga o to, że on jest dziki i niecywilizowany, w rzeczywistości on ma plan i ten plan realizuje. Okupacja duńska w Anglii w X wieku, proszę Państwa, XI, to było coś przerażającego. Autor ma dzisiaj po 90, to jest bardzo starszy pan, całkiem dobrze sobie radzi. Jesteśmy w kontakcie, to znaczy ostatnio nie, bo ja jestem zabiegany tak strasznie, że nie mam czasu odpowiedzieć, a jedynie wysyłam książki autorowi spóźnione, za co przepraszam. Autor całe swoje życie poświęcił badaniu tego okresu, a także czasów najazdu mongolskiego na Węgry, ale to jest sprawa związana z poprzednim tytułem, czyli z Anglikiem Tatarskiego Hana. Proszę Państwa, tutaj mamy opowieść o dwóch synach króla Edmunda Żelaznobokiego, zamordowanego w bardzo okrutny sposób na polecenie Kanuta Wielkiego, całkowicie oszalałego władcy Danii, podbijającego Anglię, działającego według jakichś zleceń, moim zdaniem, bo to jest niemożliwe, żeby ten rodzaj bestialskiego zaangażowania wypływał tylko z jego umysłu. No chyba, że przyjmiemy, że król był po prostu szalony i wszyscy, którzy go otaczali, byli równie szaleni. Ktoś powie, że było to średniowiecze i do tego jeszcze no, czasy bardzo dawne, więc ludzie byli niecywilizowani. No, bym z tym polemizował. Z tym brakiem kultury w żyjących wtedy ludziach. No ale o co chodzi? Proszę Państwa, podbita przez Duńczyków Anglia traci swojego króla z prawowitej dynastii, a obydwaj królewicze zostają
skazani po cichu na śmierć. Co to znaczy? To znaczy, że król Kanut jednak czuje przed kimś respekt. Bo gdyby nie czuł tego respektu, to by ich zamordował jawnie. A on przygotowuje bardzo przebiegłe królobójstwo, to znaczy wysyła chłopców pod opieką zaufanego człowieka na wschód, do Szwecji, a po drodze ma nastąpić katastrofa, czyli zamordowanie obydwu i no jakby rozwiązanie ostateczne sprawy sukcesji tronu Anglii. Tak się nie dzieje, dlatego że z jakichś powodów, których autor też nie wyjaśnia, ale próbuje ich dociec na podstawie tekstów źródłowych, no to jest fantastyczne, że on przez całe swoje życie poświęcił właśnie na głębokie studia nad tymi sprawami. Napisał no, dziesiątki artykułów, które są dostępne w języku angielskim. Dostaliśmy nawet pozwolenie na przedruk, ale niektórych, ale po prostu ja nie mam kiedy tego zrobić. Nie mam kiedy tego przetłumaczyć, nie mam na razie do czego tego dokręcić. Trzeba będzie poświęcić temu jakiś osobny numer nawigatora. Proszę Państwa, królewicze Edward i Edmund zostają wywiezieni do Szwecji, a stamtąd na Ruś, do Kijowa. Zostają wywiezieni do Kijowa i tam w Kijowie, na dworze Jarosława Mądrego, no władcy bardzo potężnego, który realizuje politykę szeroko. Realizuje politykę antycesarską w Bizancjum, procesarską w Niemczech, antypolską, politykę, która zmierza do tego, żeby uzyskać wpływy na tronie angielskim. Do tego są Jarosławowi potrzebni Etelingowie, czyli Edmund i Edward, synowie króla Edmunda Żelaznobokiego, którzy dojrzewają i dorastają do lat męskich właśnie w Kijowie, a następnie przenoszą się na Węgry. Ja, proszę Państwa, nie będę zdradzał wszystkich szczegółów tej książki. W każdym razie powiem tyle a propos kultury i braku kultury i cywilizowania ówczesnych ludzi. Córką Edwarda Etelinga jest Małgorzata, późniejsza królowa Szkotów i święta Kościoła katolickiego. Dziewczynka urodzona na Węgrzech, która miała być poświęcona Bogu, miała rozpocząć życie monastyczne, a król Edward miał w triumfie wjechać do Anglii. Stało się inaczej. Z chwilą, kiedy po śmierci brata Edmunda, Edward dostał zaproszenie od możnych angielskich, żeby stanąć, wrócić do królestwa. Z chwilą, kiedy postawił stopę na angielskiej ziemi, został otruty. Książka ta to śledztwo w sprawie śmierci króla Edwarda, prawdziwego następcy angielskiego tronu, bo to, co się stało potem, jest walką uzurpatorów. Jak Państwo pamiętacie, Edward Wyznawca, brat króla Edmunda Żelaznobokiego, który rządził w Anglii, był całkowicie we władzy możnowładców, od których próbował się uwolnić ruchami takimi jak obietnica korony angielskiej złożona Normanom. Jak wszyscy autorzy popularnych książek i tekstów kultury, także filmów i seriali, przekonani są, że, znaczy większość z nich, przekonanych jest, że człowiekiem, który był winny śmierci Edwarda Etelinga jest właśnie Wilhelm. No, powiedzmy, że są polemiczne sugestie i inne tezy dotyczące tych wypadków. W każdym razie no, jest to bardzo ciekawa, bardzo smutna historia dynastii, która została skazana na wymarcie, a która jednakowoż odradzała się w kolejnych pokoleniach. Po śmierci króla Edwarda jego córka Małgorzata została żoną króla Szkocji. Kraju no, rzeczywiście raczej znajdującego się na peryferiach ówczesnej kultury i Małgorzata, królowa, potem święta doprowadziła Szkocję do
stanu może nie kwitnącego, natomiast odwróciła ją od barbaryzacji. Wstrząsająca jest informacja tutaj podana, że nabożeństwa w kościele w Szkocji nie odbywały się w tamtym czasie w niedzielę, bo był targ, a ludzie chodzili na nabożeństwa w sobotę. To jest szokujące, dość zaskakujące. Dla mnie przynajmniej. Proszę Państwa, w Małgorzata, królowa Szkotów, której relikwie zostały potem wywiezione w czasie rewolucji angielskiej, częściowo przeniesione do Eskorialu, kupione przez Filipa II, czaszka znajdowała się we Francji, ostatecznie przepadły gdzieś w pomroce dziejów, natomiast krew Etelingów odrodziła się w Stuartach. Dlatego Jakub I, a potem jego potomkowie mogli zostać królami Anglii i mieli do tego dziedziczne prawo. Jak wiemy, Anglia zawsze kieruje się dziwnymi jakimiś pobudkami i XVIII stulecie wskazuje na to po raz kolejny, kiedy Anglicy wybrali uzurpatorów, tak to trzeba nazwać. Zamiast starożytnej dynastii zdecydowali się na kogoś innego, prawda? Kto też miał jakieś tam umotywowane prawa do tronu, natomiast no, raczej nie legitymował się aż tak starożytnym rodowodem jak Stuartowie. Proszę Państwa, możemy oczywiście o tym wszystkim mówić w kategoriach takich malowniczo-romantycznych, ale przypominam, że historia się jeszcze nie skończyła i może być różnie z tą Anglią i nie tylko z Anglią. O czym warto pomyśleć, jak człowiek będzie czytał tę książkę, która jest fascynująca, wciągająca, otwiera przed nami zupełnie inne perspektywy. No dobra, powiem. Gabriel Ronay jako jeden z nielicznych autorów uważa, że to Wilhelm był drugi w kolejności po Edwardzie Tellingu jako mógł być brany jako drugi legalny spadkobierca, natomiast Harold, któremu kibicuje popkultura, który zginął w bitwie pod Hastings, był jawnym uzurpatorem i tron mu się nie należał, a bitwa ta potwierdziła tylko to, że no nie mógł zasiadać na tronie Anglii. Jak wiemy, Pan Bóg steruje historią. Ułożyło się to wszystko tak, jak się ułożyło. Jakiś sens w tym i cel jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Za naszego życia albo i nie za naszego życia. W każdym razie wydawnictwo Klinika Języka ma tę zasługę, że wydało tę książkę i ona już zostanie z nami tutaj w Polsce. I gdzieś tam będzie krążyć. I być może ktoś kiedyś do niej powróci i odkryje w związku z tymi treściami tu zawartymi coś nowego, albo będzie mógł porównać to, co tutaj jest, to, co ja mówię w tym nagraniu, z sytuacją, która za kilka dekad albo za kilka stuleci nastąpi. A, takie tam marzenia. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojej pogadanki. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i opowiadać sobie o różnych ciekawych sprawach i o nowych książkach. Mam nadzieję, że jeszcze w maju albo na początku czerwca wydamy jeden z najpiękniejszych tekstów, jaki został napisany w ogóle po polsku, czyli Pamiętniki czasów moich Juliana Ursyna Niemcewicza, czyli zapis agonii i upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów w latach 1772-1795 z rozmaitymi ciekawymi, bardzo pikantnymi szczegółami. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.